Cześć wszystkim, moja droga społeczności. Dziś mam dla Was dwie wiadomości. Po pierwsze, chciałbym przypomnieć Wam, że jestem ambasadorem gry State of Survival w Huawei App Gallery. To tutaj możecie zobaczyć, promujemy inteligentne kupowanie pakietów wspierane przez Huawei App Gallery. Także gdyby ktoś z Was był zainteresowany lepszym wykorzystaniem swojego budżetu na wzmocnienie swojego konta w grze, to zapraszam Was do rozmów prywatnych na Discord pod nickiem valencianistas.pl pisane razem, z małych liter, w których wyjaśnię, w jaki sposób można to zrobić. A ci, którzy są wystarczająco samodzielni i lubią wszystko robić samemu, zapraszam pod te dwa linki, które pojawią się teraz na dole ekranu. Oraz gdybyście nie zdążyli przepisać, będą również w opisie filmu oraz przypiętym komentarzu. Huawei App Gallery wspiera graczy w prosty sposób. Kiedy wydasz równowartość pewnej kwoty, którą możesz zobaczyć na stronie kampanii App Gallery, to będziesz mógł odebrać dodatkowy kupon. Ten kupon zapisuje się na Twoim koncie App Gallery i kolejny zakup pakietów możesz obniżyć o równowartość właśnie tego kuponu. Prawda, że proste? Dodatkowo, w tym samym czasie App Gallery wprowadziło kampanię dla tych, którzy chcą najpierw dostać kupon, a dopiero potem obniżyć sobie kwotę zakupu pakietu w State of Survival. Dlatego powstała kampania wakacyjna, w których do odebrania są kupony na 16 oraz 10% zniżki. W dodatku są to kupony, które możesz odebrać codziennie. Prawda, że miło? A takich kampanii w Huawei App Gallery jest naprawdę sporo. Wracając do głównego tematu dzisiejszego wideo. Po udanej kolaboracji FunPlus ze stacją IMC, kiedy otrzymaliśmy bohatera The Walking Dead, Daryla, nadszedł czas na kolejną niezwykłą współpracę. Tym razem było to połączenie sił z Resident Evil, co bez przesady można określić jako jedną z najlepszych kolaboracji w historii State of Survival. Wysokie oczekiwania, które towarzyszyły tej współpracy, zostały w pełni spełnione, a gracze byli zachwyceni nowymi możliwościami i bohaterami, które przyniosła ta kooperacja. Po tak spektakularnym sukcesie przyszedł czas na kolejną współpracę, tym razem z Teenage Mutant Ninja Turtles. Choć sama kolaboracja była niezwykle interesująca i dobrze przeprowadzona, to jednak odbiór wśród graczy był mieszany. Wielu z nich czuło, że żółwie ninja, mimo swojej popularności, nie do końca pasowały do postapokaliptycznego klimatu State of Survival. Byli to przecież bohaterowie z kreskówki, co nie każdemu przypadło do gustu. Zbliżamy się do końca tej współpracy, a ja miałem okazję porozmawiać z Terrym Linem, dyrektorem finansowym FunPlus, na temat przyszłych kolaboracji dewelopera. Dyskutowaliśmy o tak zwanej współpracy światów, czyli koncepcji, aby przyszłe kooperacje były bardziej zgodne z klimatem State of Survival. Chodzi o to, by były osadzone w postapokaliptycznym świecie, pełnym zombie i mrocznych tajemnic, co lepiej wpisuje się w atmosferę gry. Po długich rozmowach i przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że jest to dobra droga, którą powinno podążać studio produkujące State of Survival. Chociaż nie mogę zdradzić, z kim trwają obecnie rozmowy, mogę Was zapewnić, że kolejna kolaboracja będzie znacznie bliższa klimatowi gry. Jestem przekonany, że wszyscy gracze będą zadowoleni z nadchodzących nowości. Czekajcie cierpliwie, a na pewno nie będziecie zawiedzeni.